Kochani, sprawa jest taka, chcę dzisiaj powiedzieć troszeczkę na temat chodzenia według ducha i chodzenia według ciała, rzeczy bardzo ważnej. Wiecie, w naszych charyzmatycznych klimatach jesteśmy ultracharyzmatykami. Co to jest ultracharyzmatyk? To jest taka postać, która przez szeroko pojęty ruch charyzmatyczny jest uznana za psychicznie chorego. Czyli ultracharyzmatycy to tacy, których boją się nawet charyzmatycy. Ja osobiście znam jednego takiego sławnego ultracharyzmatyka, Jezusa z Nazaretu. Postać niesamowicie ciekawa, ultracharyzmatyczna. Ale co się dzieje w naszych ruchach, w ruchach ultracharyzmatycznych? Dzieje się coś takiego, że ludzie, to sięgając po potężne Boże rzeczy, tracą przyczepność duchową. Ludziom się wydaje, że kiedy jest... Zresztą to jest troszkę to, co mówił dzisiaj Michał i też o czym w jakimś sensie mówi Marek, zupełnie z różnych sfer to jest, nie? Ale chodzi o to, że roślina jakkolwiek wysoko wyrośnie, to przez cały czas musi być przyczepiona do korzenia, a korzeń musi być silnie ugruntowany w ziemi. I im większe drzewo, im większa roślina, im potężniejsza roślina, tym musi być lepiej ukorzeniona. To jest bardzo ważna rzecz. Byliśmy ostatnio na święta w górach i jechałem na stok, żeby zjechać na nartach z tego stoku. Przez wiarę, zaznaczam. Jechałem tam i sobie rozmawialiśmy tutaj z przyjacielem moim i ten przyjaciel mówi, wiesz, mówi, zastanawiałem się kiedyś, dlaczego te drzewa, one wszystkie tutaj na tych górach, które rosną, są takie proste i strzeliste. Strzeliste i proste drzewa. Dlaczego one nie są takie rozgałęzione, jak na płaskich terenach? No tak siedzi przy mnie i mi o tym mówi, nie? I mówi, bo te drzewo, które rośnie na górze, to potrzebuje bardzo długiego korzenia, żeby dojść do wody. Drzewo, jak jest na płaskiej powierzchni, to nie potrzebuje takiego korzenia. I te drzewa, które są w górach, one zapuszczają bardzo długie korzenie. I one idą w dół te korzenie. One się tam nie rozłażą po płciznach, bo tam nie ma co szukać po płciznach, tam wody nie ma. One się muszą przebić przez te skały, przez te rzeczy i dotrzeć głęboko. I stąd potem mamy piękne, proste, silne drzewa. Ponieważ jest bardzo długi, mocny korzeń. Aby nasze życie było stabilne, silne i skuteczne, to my musimy nie tylko zrozumieć, że możemy wszystko osiągnąć, bo my wszystko możemy osiągnąć, ale musimy też zrozumieć, jak mocno musimy być ugruntowani w Bożych prawidłach. Im większe rzeczy masz robić w życiu, tym silniej musisz być ugruntowany. Im większe rzeczy. Ludzie sobie myślą, mogą, ja czasami słucham ludzi, ludzie mówią, wiesz, jestem w ogóle misjonarzem, ja mówię, ale z jakiego kościoła jesteś? Nie, ja jestem taki, wiesz, ponad. Ja mówię, leżysz i kwiczysz już. Dla mnie jesteś leżącym i kwiczącym misjonarzem. Kwiczysz z bólu już. Proroczu ci to mówię, co się z tobą dzieje. Ty jesteś nieugruntowany, nie wiem, kto jest twoim liderem? Ja nie mam lidera, Chrystus jest moim liderem. Ja mówię, człowieku, uspokój się. Masz Chrystusa lidera, mówię. No bo wy weź. Jesteś nienormalny. Co to są za rzeczy w ogóle? To jest herezja. Rozumiesz? Herezja jest. Przecież mówię, w życiu nie osiągniesz wielkich rzeczy. Mówię, chyba, że ty jesteś apostoł. To wtedy tak. Apostoł, proszę ciebie, może być rzucony na pustyni, proszę ciebie, i na pustyni założy kościół. Najpierw będzie do mrówek głosił, najpierw do piachu. Się tam spędzi, będzie 4 lata głosząc do piachu. Wyrośnie mu coś tam, to z tego ukręci. Ale nie, to
zazwyczaj to nie są żadni apostołowie, tylko to są ludzie, którzy nie chcą mieć korzenia, bo oni wolą, ja nie muszę mieć korzeni. Musisz mieć korzeń. Bardzo silny, potężny korzeń. Ale w czym korzeń? W prawdach Bożych. W prawdach Bożych korzeń. Ja mam takie korzenie w prawdach Bożych, że mnie nie rusza żadna rzecz. Zwiedzenie, różne rzeczy, ludzie dzwonią, mówią do mnie, ty, to jest tak, że ciebie wiesz, a ja w ciągu kilku sekund wiem, że to główna prawda. Więc po prostu w ogóle nie dywaguję na ten temat, nie rozprawiam, nie rozmawiam. Ja po prostu wiem, że to jest nieprawdziwa rzecz. Teraz tak, ja bym chciał powiedzieć na temat tego, co mówi list do Galacjan 5:17. Od tego sobie zaczniemy. Ja myślę, że na takich dwóch, trzech wersetach się zatrzymamy. List do Galacjan 5:17. Przeczytamy najpierw, ja wam pokażę to z trzech takich aspektów. Zaraz, ale najpierw przeczytamy ten tekst, który mamy w tych naszych bibliotekach. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. I powiem szczerze, że jest to najmniej szczęśliwy tekst, jaki znam w ogóle, jeżeli chodzi o formułę przetłumaczenia. Jakkolwiek, chcę, żebyśmy zrozumieli dwie rzeczy. Ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Ciało i duch to są dwa odrębne byty. Dwa odrębne byty. I teraz przeczytam wam ten tekst, najpierw z Biblii Tysiąclecia. Dużo lepsze, prawdziwsze tłumaczenie. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch. A duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Tak, że nie czynicie tego, co chcecie. Do czego innego dąży duch, do czego innego dąży ciało. Są dwa różne byty i tak zostanie ci do końca życia. Nigdy ciało nie będzie chciało tego, co duch, a duch tego, co ciało. Mimo, że są jednym człowiekiem, bo jesteśmy duchem i ciałem, tak? Nigdy nie będą chciały tego samego. I tutaj następuje bardzo ciekawa rzecz, bo nasze ciało fizyczne po grecku to jest soma. Natomiast słowo, które jest użyte tutaj, to nie jest soma, tylko to jest sarx. Jest takie przedziwne greckie słowo używane przez świętego Pawła jak sarx. Co to jest sarx? Przeczytam wam, co sobie kiedyś wynotowałem o tym, że to słowo sarx to jest w ogóle słowo, które się bierze od szczerzenia zębów. Kiedy? Sobie zacząłem badać to. Kiedy mówili Grecy sarx? Kiedy ktoś szarpał zębami twardy kawał mięsa i nie mógł ugryźć. Szarpał się z tym, rozrywał to. To było brutalne, to było brzydkie, to było prymitywne. To było jakby rzucenie się na jakiś kawał mięsa, żeby się nażreć. To nie było subtelne jedzenie, tylko to było żarcie. Rozumiesz? Tak jakby się rozumiesz, wiesz, jak szczerbaty na suchary. Wiesz, to jest taki, no sarx, oni mówili to sarx. Nie? I teraz Paweł określa słowem sarx ciało. Bo co Paweł chce nam pokazać? Paweł nie mówi nam o fizycznym naszym ciele pod tytułem soma, prawda? Soma. On nie mówi o tych rzeczach, bo Pawła nie interesuje ten temat, ponieważ to jest temat, o którym nie trzeba mówić. Naprawdę, nie, znaczy niewiele. Natomiast sarx to jest coś, prawda? Co zarządza tym ciałem. Pożądliwość ciała, pragnienia ciała, ale jakie? Chore. Pamiętacie, jak byliśmy, jak jeszcze byliśmy w świecie, byliśmy starym człowiekiem. Nasz nieodrodzony duch to była nasza stara natura. Stara natura człowieka była w naszym starym duchu, nieodrodzonym duchu. Czasami ludzie, teolodzy próbują pytać, a gdzie jest twój stary człowiek? Ja mówię, został zutylizowany. Mówicie, że w nas nie ma starego człowieka w ogóle.
To nie to, że on gdzieś jest. Niektórzy myślą, że on jest w myślach, w emocjach. Nie ma starego człowieka. On nie jest przyrośnięty do nas. To natomiast, co się dzieje złego w naszym życiu, to nie jest element starego człowieka. To nie jest stary człowiek. To jest pewnego rodzaju odbicie starego człowieka w naszej psychofizyczności. No bo jak psychofizyczność przez lata była w jakimś systemie opresji, to na tym przesiąkła. Ja czasami o tym wspominam, jak siedziałem w więzieniu któregoś razu, to była tam na zakładzie pracy, na którym się pracowało, ja nie pracowałem, ale na tym zakładzie pracy, była taka kanciapka i tam stała ropa. Paniaki z ropą. Do takiego wielkiego agregatu, który miał za... służyć w razie czego, gdyby prąd wyłączono, żeby więzienie całe zasilać. I tam ta ropa stała tak dla... na wszelki wypadek. I tam żyły dwa koty. I te koty były zupełnie inne niż pozostałe koty w więzieniu. Pozostałe koty w więzieniu były takie mizerne, wiecie. Tam bida z nędzą i te koty też takie bida z nędzą, a oprócz tamtych. Co było z tamtymi kotami? Przede wszystkim żaden więzień ich nie lubił, tych kotów. Dlaczego? Bo one śmierdziały ropą. One śmierdziały ropą. Bardzo. One tam żyły od małego na tej ropie. Ale był drugi. Te koty w ogóle nie chorowały. Nie miały pcheł. Nie miały robaków. Rozumiecie? Były zdrowe i dorodne. Dlaczego? To, że one się wychowywały w tej kanciapie z ropą, doprowadziło do przeciwnej rzeczy, że wszystkie insekty zdychały, a te koty żyły dalej. One przesiąkły tą ropą, a że były tam od małego, to ich organizmy przyzwyczaiły się do tych substancji toksycznych. To były mutanty, te koty. Rozumiesz? Wielkie, zmutowane koty. Przed nikim nie uciekały, chodziły i śmierdziały ropą. Jak nasze dusze i ciała. Rozumiecie? To nie jest stary człowiek, co śmierdzi z ciebie. To jest flashback. To jest pozostałość. To jest coś, czym nasiąkła twoja dusza i ciało. Twoje przyzwyczajenia, zaburzenia i tak dalej. Dlaczego my robimy te terapie uwalniania? Co to w ogóle jest? Wiecie, co to jest? To jest czyszczenie z tej ropy. Już jest wszystko dobrze w środku, tak? Tylko trzeba z ciebie smród teraz wyczyścić. Niektórzy mówią, ja przyszedłem do Jezusa, nie potrzebuję czyszczenia. Ja mówię, bo się chyba nie wąchasz. Rozumiesz, o co chodzi? Ja obok ciebie stoję i cię wącham. Śmierdzisz jak trzeba. Śmierdzisz starym człowiekiem. Śmierdzisz starym człowiekiem. I Paweł ten smród określa jako sarks. Mówi, jest to takie intensywne, jest to takie silne, takie zdecydowane, Paweł mówi, że to można porównać do rzucenia się, tak, z wystrzeżonymi zębami na kawał mięsa. To coś, to są pożądliwości różnego rodzaju, które w nas grają. Mimo, że jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha, to one grają w nas. U jednych silniej, u drugich słabiej. Im bardziej się uświęcamy, tym one są słabsze. Im się mniej uświęcamy, tym one są silniejsze. O co chodzi? Im bardziej chodzimy według Ducha, one słabną. Im bardziej im popuszczamy, tym bardziej utrzymują się. Stąd chrześcijanie cieleśni i chrześcijanie duchowi. Chcę, żebyście zobaczyli to zjawisko. To jest bardzo ważna rzecz. I Paweł uczy nas, że duch zawsze będzie pożądał przeciwko temu sarks. Twoje wnętrze będzie zawsze pożądało przeciwko. Nie ma zgodności między duchem a sarks. Nie ma zgodności. Rozumiecie? Mnie nieraz ludzie próbują przekonać, że ich pożądliwości cielesne to jest prowadzenie ducha. Mnie przekonują, oni mi mówią. Ja mówię, ty. To nie jest prowadzenie ducha, to jest zaburzenie. Zaburzenie. Rozumiesz? Zaburzenie jest. Smród. Musimy zacząć czyścić smród. On mówi, nie, to jest namaszczenie. Ja mówię, nie, nie.
Zaburzenie, to się rymuje, to jest podobne, ale jakże różne. Zobaczmy, co pokazuje nam Biblia Warszawsko-Praska. Pożądania naszego ciała, pożądania sarks, są bowiem sprzeczne z tym, czego żąda od nas duch. To zaś, czego żąda duch, wyklucza pożądanie ciała. Tak więc duch pozostaje w ustawicznej sprzeczności z tym, do czego odczuwa pociąg ciało. Bardzo dokładne tłumaczenie. I dlatego nie możecie czynić czegoś jedynie dlatego, że odczuwacie ku temu pociąg. Wow! Bardzo dokładny wykład, który pokazuje nam, że to, co my czujemy, rozumiecie, to nie jest duch. W ogóle wiecie, że duch nie ma odczuć? No. W ogóle wiecie, że duch nie ma uczuć? Duch nie ma uczuć nas. Duch to duch. Ja z wszystkich skierowuję do nauczania na temat ducha, duszy i ciała. Duch człowieka posiada trzy elementy. Żadnym z nich nie są uczucia. Jeden element to jest społeczność, czyli część odpowiedzialna za relacje z Bogiem. Drugi element to jest intuicja, czyli część odpowiedzialna za perspektywę proroczą. I trzeci element to jest sumienie, czyli część odpowiedzialna za rozróżnienie dobra od zła. To jest duch. Tam nie ma uczuć. Uczucia dopiero się zaczynają na pułapie duszy, czyli cielesności. Rozumiecie? Bo sarks zawiera w sobie duszę i fizyczność. Zarówno psychikę, jak ciało. Tam się rozpościera sarks. Tam zostały flashbacki z tego, co kiedyś było. W emocjach, w myślach. Rozumiecie? W odczuciach. Ludzie mówią na przykład taką rzecz, prosta sprawa. Pali ktoś papierosy. Ludzie mi czasami pytają, jak palę papierosy, to co? Bóg się na mnie gniewa? Nie. To mogę palić? A ja mówię, ale mnie pytasz? Tak ciebie. Jesteś pastorem. Ja mówię, możesz, ale nie przy mnie. Nie w moim samochodzie, nie w moim domu. Przecież w domie będziesz zajarać, a gdzie cię wygram tam przed klatkiem. Zajarasz, przyjdziesz dalej, w ogóle rozumiesz, nie chuchaj w moją stronę też. Na przykład, nie? Jak będziesz chciał mnie pocałować pocałunkiem świętym, tak? Najpierw otrzymasz ode mnie informację, że się nie całuje z kominem. Rozumiesz? A potem wrócimy prawdziwie do tematu pocałunku, tak? No wie, a... Ale to grzech? Ja mówię, no tak, grzech. No ale to co Bóg? To ale Bóg na to nic. Ja mówię, człowieku, Bóg ma równiutko wywalone na twoje palenie czy nie palenie. Rozumiesz mnie? Bo Boga nie interesuje ten temat. To dlaczego to grzech? Ja mówię, bo zdechniesz na raka. Potem przyleziesz do mnie i powiesz, Artur, uzdrów mnie. Rozumiesz? A ja ci pokażę obejrzeć Konstantin, proszę ciebie. Ten film. Siedzi przed Bogiem i mówi, proszę ciebie, dlaczego on mnie tutaj raka dał, tak? A anioł mówi, on ci nie dał raka, jarasz od 15 roku życia dwie paczki dziennie, czego się Boga czepiasz? Bóg ci nie dał raka, co ty Boga z rakiem mieszasz, tak? Jarasz ślugęcy, to masz raka. Rozumiem, to w ogóle są takie rzeczy, nie? No, ale o co chodzi? Ktoś mówi tak, palę papierosy i teraz ja się modlę do Boga, żeby on mi zabrał te papierosy. A mówię, ale ja... No jak? Ale on nie zabiera papierosów. Że Bóg nie pali papierosów. A cholerę Bogu twoje papierosy. Ja czytam, ludzie tak głoszą. Ja to ludzi uczę. Ty nie głoś w ogóle, tam nie wychodź na tę ulicę, że ci Bóg papierosy zabrać. Czyli ludzi w błąd prowadzasz. Bóg papierosy zabierasz. Przed Jezus i mi zabrał. Tak ludzie głoszą. Przed Jezus papierosy mi zabrał. Ludzie z ciele mówię, co ty mówisz? Nie no, mamy jesteś, ludziom takie bzdury opowiadasz. Papierosy mi zabrał Bóg. Mówię, czego chcesz? Chcę, żeby mi się nie chciało palić! A! Mówię, no ty jesteś niepoważny. No ale bo to się tak zdarzyło, ja mówię, ty, to, że się komuś coś zdarza, to jest w ogóle nieważna sprawa. Jednym się zdarza, innym się nie zdarza. U innych się przestaje palić w jednej sekundzie, tak? A inni, wiesz co mają zrobić? Olać odczucie
chęci zapalenia. Bo to ciało! Co to jest za odczucie? Po prostu ciśnie cię w brzuszku. I ty myślisz, że świat zawalił. Ja nie mówię o Boże, mówię człowieku. Mówię, no, ciśnie cię w brzuchu. Masz odczucie takie, takie masz odczucie, tam to ci się mieli. I ty w ogóle mówisz, panie, zabierz mi papierosy. Mówi, bo ja tego nie wytrzymam. Czego ty nie wytrzymasz? Pieczenia w brzuchu nie wytrzymasz się. Bój Boga w ogóle, człowieku, co ty gadasz. Ciało, to ciało. Ciało pożąda papierosów. A duch, on jest przeciwny. Rozumiesz, on przeciwny jest. Czy to znaczy, że on coś tam zadziała? Nie. On jest po prostu przeciwny. Chodzi o to, że duch, on nie ma odczuć żadnych. To ciało ma odczucie. I Bóg nie reaguje na takie rzeczy w ogóle. To wystarczy po prostu w imieniu Jezusa ustanowisz, że nie pali. Dziękuję uprzejmie, bo nie palić. Rozumiesz? No ty nie palę, dziękuję. Palisz? Nie, ja nie palę nigdy. Rozumiesz? Ja zawsze mówię, ja ci mogę pomóc nie palić, jak chcesz, nie ma żadnego problemu. Tak? Nauczę cię. Będziesz stał, proszę ciebie, 20 godzin, proszę ciebie, krzyczał, że nie palisz papierosów. Bez przerwy, aż ochrypniesz, prawda? Tak sobie przeorasz głowę, że zapomnisz. Rozumiesz? To jest proste jak trud, naprawdę, to w ogóle... Rozumiesz? Życie i śmierć jest mocny języka. Po 20 godzinach wyznań pro ciebie na całe gardło. Nie palę, nie palę, nie palę. Się na ulicy to zrób. Ustań pro ciebie. A jeszcze kolumnę odpal pro ciebie. Nie palę, nie palę, nie palę, nie palę. Człowiek będzie miał kamery, wszystko, świadków. Rozumiesz, o to chodzi. Bo ciało. Przyznam wam jeszcze, co Biblia Poznańska pokazuje. Ciało bowiem żywi pragnienia przeciwne duchowi. Duch natomiast pragnie czegoś innego niż ciało. Tak bardzo są sobie przeciwne i dlatego czynicie to, czego nie chcecie. To są ciekawe rzeczy. W jednych jest czynicie, nie czynicie tego, co chcecie, czynicie to, czego nie chcecie. Wiecie dlaczego? Bo to są opisane różne zjawiska. Język grecki jest ciekawy. On potrafi w jednym słowie określić dwa bieguny zjawiska. Krótko powiedziawszy. Ludzie, którzy chcą chodzić według ducha, rozumiecie? To nie będą chcieli czynić tego, co mówi ciało. Ludzie, którzy chcą czynić to, co mówi ciało, rozumiecie? Będą mieli problem z tym, że duch za tym nie idzie. To są sprzeczne uczucia. Co ja chcę ci dzisiaj wyrysować na samym początku? Że to są dwa odrębne byty. Nie wolno ci pomieszać ducha i ciała. Nie wolno ci pomieszać. Nie wolno ci pomieszać. Rozumiesz? Ja wam troszkę przykładu cię pokazuję. Rozmawiam z ludźmi, ktoś mówi tak. No, zakochałam się w nim. Bardzo dobrze. Usiądź. Co ty tam w nim kochasz? No, bo on ma takie piękne oczy. No, bo on tak cudownie mówi. Super perfum używa. Taki jest niesamowity. Dobrze. To ciało. To ciało. To są reakcje ciała. Tak? Zwiewny jest urok i uroda. Zwiewny. Umrze. Przestanie się perfumować po 60. Zobaczysz. Jeśli jest tylko tym, co widzisz, to będzie siedział w wieku, proszę ciebie, 45 lat w zaplutym dresie, gdzie miał taki brzuch. Nie będzie się golił, proszę ciebie. Nie dlatego, żeby dobrze wyglądać, proszę ciebie, na romantycznego drwala, tylko nie będzie się golił wydzieleniem śmiałym. Nie będzie mył nóg, będzie przychodził w skarpetkach do łóżka. Rozumiem? Takie rzeczy będzie robił. Takie rzeczy będzie robił. Nie będzie do ciebie mówił, kochana, już, rozumiesz? Chyba, że będzie chciał, żebyś mu browar przyniósł. Wybrałaś według ciała. Siejesz to, co zebrałaś, to zasiałaś i zbierasz. Rozumiesz, o co chodzi? Zasiałaś i zbierasz, rozumiesz? To mega proste historie, to ciało. Ciało. To, że fajne, to ciało wszystko jest. To nie oznacza,
że masz sobie wziąć za męża, proszę ciebie, jakiegoś rundzajsta z góry. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że pierwsze kryteria nie mogą być cielesne. Bo jeżeli pierwsze kryteria są cielesne, pierwsze, rozumiesz? To to coś zostanie w twoim życiu jako główne. Bo to jest coś, co pożąda przeciwko duchowi. To pożąda przeciwko, przeciwko. Przeciwko duchowi. Ja jakbym dzisiaj nie miał żony, ja bym w życiu nie szukał żony według ciała. Rozumiesz, nie chodziłbym, nie przyglądał się, proszę ciebie, czy ona drogi jak gejsza, czy ona taka jest, czy ona jest inna. Rozumiesz, o co chodzi? Ja nie mam takich kryteriów, rozumiesz? Ja się narodziłem z Bożego Ducha, to tak jak zaczęło mnie wszystko smakować, tak zaczęły mi się podobać wszystkie kobiety. Rozumiesz, o co chodzi? Czy jak się otworzyłem, rozumiesz, o to chodzi, koniec. Że przestało być to, że taki typ urody, takie coś. Tak jak przestało być, że tylko takie jedzenie ja jem. Co się stało? Duch wziął władzę nad ciałem. Ja kiedyś byłem człowieku taką ranką. Tak? I się podobały tylko takie kobiety jak Agata. No tak. Rozumiem, takie coś. I koniec. Tylko potem mnie duch wyzwolił. Z takiego oglądu rzeczy. Tak jak mnie wyzwolił z jakiegoś stylu ubierania się, tak? Chodzę cię, wydziwiam, to skarpetki w groszki, to coś innego, bo ja lubię się nim bawić, rozumiesz, o co chodzi? Ja lubię takie rzeczy. Po prostu. Chodzi o to, że ciało to jest coś przeciwnego duchowi. Przeciwne. Widzisz? Ten sarx, to jest takie hebrajskie słowo, basar. To oznacza to, co zewnętrzne w człowieku, a także narzędzie grzechu w człowieku. Rozumiesz? Basar. To, co zewnętrzne w człowieku. Zewnętrzne. Nie słyszycie czasami, na przykład kaznodzieje są tacy, pięknie mówią według ciała. On ma tak poukładane wszystko, wymowa, wypowiedź. Rozumiesz? Każda rzecz od A do B. To jest takie, proszę ciebie, ładne. Rozumiesz? Tylko nie ma w tym grama ducha. Zauważyliście takie zjawiska? Nie ma w tym ducha. Czy jest to poprawne? Jest. Tylko, że to jest usługa cielesna. To cielesne jest. Cielesne. Tam nie ma duchowej treści. Jak ktoś by zapytał, ale no to czego ci w tym kazaniu brakuje? A ty nie umiesz powiedzieć. I używasz takich na przykład sloganów, których nikt nie rozumie według ciała. Życia nie było. Co to znaczy życia nie było? No sorry. Posłuchaj, dla kogoś według ciała sformułowanie, że nie ma życia, jest nieczytelne. Tak samo jak jest nieczytelne, że krew baranka kogoś obyła. Rozumiesz? To jest nieczytelne zjawisko. Cielesne jest zawsze przeciwne duchowemu. Przeciwne. Ja chciałbym, żebyście nigdy nie łączyli tych rzeczy cielesne i duchowe. Ja za chwileczkę pokażę wam różnicę, bo w liście do Galacjan w 5 rozdziale od 19 do 23 przeczytam. Jawne zaś są uczynki ciała. Jakie? Jawne. Jawne. Czyli tam nie ma nic ukrytego. Ciało jest proste do trzaśnięcia jak gwóźdź. Tylko trzeba się tego nie bać, żeby to trzasnąć. Rozumiecie? Nie bój się określić ciała jako ciała. Nie mieszaj tego. Nie mów, tam może być coś duchowego. Nic tam nie ma duchowego. W ciele nie ma nic duchowego. To ma czasami wygląd duchowości. Ile jest kościołów, które są takie duchowe? No, zobaczcie, cała religia katolicka jest niesamowicie przesiąknięta różnego rodzaju symboliką. Same nazwy, które tam w ogóle są, nie rozwalają katolickie nazwy. Ja nie wiem, skąd one są brane. Szkaplerz. Ja w ogóle lubię słowa. Zastanawiacie się czasami nad słowami? Ja kocham myśleć nad słowami, na przykład, nie?
Dlaczego na przykład nocnik, a nie dziennik? Znaczy tego rodzaju rzeczy, prawda? Jakby dochodzę w ogóle sobie. Doszedłem, że nie dziennik się w nocy sika. Na przykład, no okej, no sobie znalazłem. A czajnik, no od tego, że czaj, bo to po rosyjsku herba na czajnik. Nie? Ale szkaplerz, znaczy pewnie ma. Lub rurata. Rurata. Prawda? Bo kromica to jeszcze, ale rurata. No nie wiemy, co to jest rurata. No nikt chyba, no może ktoś wie, ja nie wiem. Chodzi o to, że jest pełno symboliki. Nawet proszę Ciebie, ksiądz ma 33 guziki przy tej człowieku. Tej, na każdy rok Jezusa jest. No człowieku wszystko mają jak trzeba. Tylko czy tam jest duch? No nie ma ducha. No wzięli Boże ciało, siedzieli, myśleli, jeden wstał, Boże Ciebie tam kiedyś mówi, ja wiem, tu objawienie dostałem. Trzeba wyjść z Chrystusem do ludzi. Wzięli człowieku tego chipsa, wsadzili w słonko, wyszli na ulicę. Teraz chodzą, człowieku, jak ty głosisz Ewangelię, to mówią, że jesteś nienormalny, tak? A jak oni chodzą, człowieku, z tym słonkiem, człowieku, i całe grupy ludzi, poważni ludzie, normalni, iloraz inteligencji wydawałoby się normalnie, powiedzmy, stan 130 IQ, proszę ciebie, a oni idą, proszę ciebie, wie, co to jest? No jak to co? Chrystus wśród ludzi. A ty w ogóle stoisz, kosze. Stoję w Bytomiu na koszu na śmieci, kosze Chrystusa w Trzech Króli kiedyś, człowieku. Idzie rodzina, zima, człowieku. Ojciec, matka, twoje dzieci, wszyscy w papierowych koronach. Gumka, kosze Chrystusa. No nie, oni idą, a ta matka się puka w głowę. W tą koronę. Ja nie ścierżyłem, mówię, ty, mówię, masz te 40 lat, mówię, masz koronę papieżaną na głowie, człowieku w styczniu i tu uważasz, że jestem nienormalny, ja poproszę Chrystusa, proszę indyki. W religii jest pełno rzeczy, które one mają pozór duchowości, wszędzie. W prawosławiu ikony się rzeźbi, się mówi, to duchowa modlitwa, siedzi tam długie, coś rysuje. Prawie 3 miesiące rysuje, tak się modliłem. Ale jak, mówię, człowieku, deskę pomalował. Rozumiem, o co chodzi? Adam Słodowy po remoncie. Człowieku, chodzi o to, żebyśmy zobaczyli zjawisko. To wszędzie jest pełno gdzieś, tak? W każdej religii siedzą, madrują. Wiesz co? Wszędzie to się dzieje. Tylko co? To nie jest duch. To nie duch. Jawne zaś są uczynki ciała. Jawne, to widać. Jawne przedeczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo. Jawne. Gdzie tu duchowości szukać? Ludzie mówią, Pan mnie poprowadził, żebym się schlał. Pan mnie do niej poprowadził, Pan. Kiedyś jeden mi mówi, Pan mnie poprowadził do tej kobiety. Ja mówię, Pan Cię poprowadził do baby ze świata? Do córki diabła Pan Cię poprowadził, tak? Pan przyszedł do Ciebie i mówi, mam dla Ciebie wspaniałą córkę diabła. Proszę Ciebie, choć wywalimy, jak mówię, ludzkowi numer. A pan zaczniesz łazić i sypiać w ogóle z jego córką, będzie taki numer wywalimy, człowieku, chodź. Pan Cię poprowadził. Ciało. Pan do mnie powiedział, że do kościoła nie przychodził. Pan, sran, zrozum, ciało. Chcę, żebyśmy się przyjrzeli kilku rzeczom. Przeteczeństwo. Wiesz, co to jest przeteczeństwo? To jest słowo, które bierze swoją podstawę od nielegalnego przejścia na drugi brzeg rzeki. To jest przeciwne. Ja kocham badanie słów. Bóg nie mówi, nie przechodź na drugi koniec, tylko mówi, od tego jest most. I słowo przeteczeństwo, greckie słowo porneo, często stosowane jedynie do życia seksualnego, jest w ogóle nieprawdą, bo to nie chodzi o to. To przetecznictwo to nie to. Przetecznica od oblubienicy różni się tym, że przetecznica chce się podobać wszystkim, a oblubienica jednemu. To w ogóle bardzo proste. Chce się podobać wszystkim ludziom. Przetecznictwo, uczynek ciała. To takie proste. Porneo. Sprzedawanie siebie. Dokładnie.
Przeteczeństwo to jest sprzedawanie siebie. Sprzedam się, wylansuję się, mówię lansik, lansik. Ja mówię lansik, no ale lansik, no gdzie idziesz? Polansować. Jak się polansować? No polansować? Ty jesteś nienormalny? Jak chcę się podobać? Ja mówię, ale wszystkim? No po co? No po co? To ciało. Rozumiem, to jest bardzo ważne. Przeteczne głoszenia w kościołach, żeby wszystkim się podobać. Człowieku. U baptystów tylko nie przychodzą, mówią, proszę ciebie, mówi tak, tam kazania to tam do 20 minut mają być. Rozumiesz? Baptyści oni długo nie tego, to nie ma długich kazań. Ja mówię, człowieku, w Chinach 19 godzin głoszą, mówię. Człowieku, to baptyści by umarli. Zgon baptystów w Chinach. Baptystyczny kościół umarł w wyniku 19 godzin głoszenia. Bo nie 20 minut. No, musi się śpieszyć na obiadek baptysta, obiadowy. Jakby duch, to jest duch. Trzeba uwolnić od duchów baptystycznych. Ludzie powiedzą, ile u was tam trwa na ten. Ludzie na przykład mnie pytają, a ile tam u was trwa nabożeństwo? Ja mówię, potrzebujesz uwolnienia? Ale o to chodzi, ja mówię, jakie to mi pytanie zadajesz? No co, ty jesteś nienormalny? Co się chcesz? No ile nabożeństwo trwa? A ile małżeństwo trwa? A przyjaźń ile trwa? Nieczystość. To jest nieczystość, są rzeczy nieoczyszczone krwią Jezusa. To jest nieczystość. To są te definicje, że ciało, ono funkcjonuje w rzeczach nieoczyszczonych krwią Jezusa. Tak? To nie jest nieczystość u ciebie innego rodzaju. Bałwochwalstwo. Służenie widzialnym rzeczom. Służenie widzialnym rzeczom. Czy wy wiecie, że w ogóle każda zależność, rozumiecie, chora zależność jest bałwochwalstwem? Warownia zależności jest silnie umocowana na bałwochwalstwie. Dorosłe dzieci zależne od rodziców, człowieku. Rozumiesz? Ludzie zależni, proszę ciebie, od siebie nawzajem. Ktoś nie piarnie, zanim się nie zapyta, czy może. Rozumiesz? To jest bałwochwalstwo. To jest służenie, tak? Wizerunkowi. To nie jest tylko kłanianie się do obrazka, proszę ciebie. To nie to. Wy wiecie, jakie bałwochwalstwo jest w ogóle? Jakie jest silne? Byliśmy w Kijowie, ludzie uzdrowili faceta, wziął mu się kręgosłup, wzrósł na ulicy. Tak? Tutaj facet wstaje z wózka, tak? A tutaj idzie pielgrzymka prawosławna, człowieku, z obrazkiem takim, Chrysta Waskresa, facet wózka wstał, niech się nie interesuje, że facet wózka wstał, Chrysta Waskresa, człowieku, rozumiesz? Oni idą. Zero reakcji na duchowe rzeczy, facet wózka właśnie wstaje w imieniu Jezusa. Ale ich nie obchodzi, bo Chrysta Waskresa, czy tam inna cholera, gdzie tam idą. Bo tam... Usiedli, człowieku, sobie w tej, to nie jest synagoga, tylko jak się nazywa, cerkiew. Usiedli tam przy cerkwi, krzyczą, śmieją się, proszę, pop wyszedł. Ochrzani mi, że oni głośno mówią. Na schodkach. Bałwochwalstwo. Do kościoła się mówi, cii, w ogóle do apteki się wchodzi, się mówi, cii, zobaczcie. Do apteki. Ciszej. Dlaczego ma w aptece cicho mówić? W aptece? W kościele, zobaczycie, to jest nasz kraj. Ale lepsze są matki, a matki są najlepsze, czego ja to obserwuję jak komornik szafy. Ja tak się przyglądam, że idzie matka z dzieckiem, idzie będziesz cicho, czy nie będziesz? To w ogóle potencjalne dziecko do uwolnienia, w ogóle wierzę. Cicho bądź! Matki przez zaciśnięte zęby mówią. Ale dopiero czego wizualizacja była. Ciało! Ciało! Czary! Farmakeja, ciekawe słowo. Greckie słowo farmakeja, czary. Dokładnie zatruwanie. Duchowe, psychiczne i fizyczne. Czary to zatruwanie. To jest uczynek ciała, zatruwanie, bo mi życie się zatruwa. To są czary. Wiecie, jaka jest potężna przestrzeń?
ciało wszystko. Manipulacje wszelkie, człowieku jeden drugiego. Tak ustawić, tak ustawić, tak ustawić. Ciało, ciało. Wrogość, czyli nienawiść. Czyli niechęć oglądania kogoś. I to nie w wymiarze Bożym, która jest święta, tylko w wymiarze ludzkim. Tak? Kocham cię, cię nie lubię. Rozumiesz? Wybaczyłem cię, ale cię nie chcę widzieć. Wrogość. Spór. Czyli kłótnia, walka, właśnie, niezgoda. Tak? Kiedyś napisałem artykuł o duchach kłótliwych. Człowieku, jak się wysypało? No przecież to duchy są, no. Mówię, ludzie. Za każdym razem musi być na twoim. A dlaczego musi być na twoim? A dlaczego ty nie masz tak, że nie musi być na twoim? To ciało. Ciało, ciało. W ogóle duchowi nie zależy, czy będzie na jego, czy nie. W ogóle wiecie, o co chodzi? Duchowi nie zależy. To ciało zależy. Jak masz impuls, żeby bronić racji jakiejś, to jest ciało. Gdzieś Jezusa, który bronił kiedyś czegokolwiek? W ogóle gdzieś Jezusa, który bronił? On w pewnym momencie się wziął za ciebie, się nie odzywał do niego. Zrób cud. Wiesz, o co chodzi? Zazdrość. To jest być zazdrosnym, to jest żarliwie współzawodniczyć z kimś. Ludzie są zazdrośni. Zazdrośni o innych ludzi. Przyglądają się na innych ludzi. Pragnienie tego, co ktoś ma dla siebie. Rozumiecie? Gniew. Cielesny gniew. Pragnienie złożenia kogoś w ofierze. Taka jest definicja tego. Wiesz, to jest gniew. Chcemy kogoś wyeliminować. Pragnienie, żeby nie było. To są te rzeczy. To jest ciało. Nie chcę go. Nie chcę, żeby był. Hiob mówi, niech będzie przeklęty dzień, kiedy się ubrał. Knowania, czyli intrygi, podstępy, chęć zrobienia kariery wszystkimi możliwymi sposobami. Są intrygi. Ludzie ustawicznie robią to jedni wobec drugich. To jest ciało wszystko. To się ładnie nazywa. Właśnie oryginał pokazuje, że to bunt. Bo te tłumaczenia są niekompletne, to jest bunt. Czyli silna, bezwzględna postawa zaporowa. Bunt. Tak? Odszczepieństwo, czyli rozłam na podstawie egoizmu i egocentryzmu. Odszczepieństwo to nie jest święty rozłam, kiedy się odchodzi od jakiejś grupy ludzi, dlatego że oni są w nieprawdzie, a ty jesteś w prawdzie. Ale odszczepieństwo to jest wtedy, kiedy ty masz egocentryczne przekonania i odchodzisz. To jest odszczepieństwo, egocentryczne przekonania. Tak? Zabójstwa, czyli niszczenie, gubienie, pustoszenie. Te słowo zabójstwa to też nie określają tego, że się kogoś morduje na przykład, nie? Tylko to jest niszczenie. Różna forma niszczenia. Pijaństwo, ciekawe słowo greckie, meten. Ja od razu zrozumiałem, dlaczego metę się wyliczyło. Ja nie wiedziałem, jak to zobaczyłem, mówię metę. Okazało się, człowieku, że grecka bogini pijaństwa to była metę. Tak się dziewucha nazywała. Od tego wszystkie mety, człowieku, w Polsce. Takie Polacy, jak jest po grecku? Człowieku, metę. Grecka bogini pijaństwa. Jak ktoś mówi, a bo tutaj... Ja mówię, to nie jest kwestia, że ty się nie możesz napić. Nie o to tutaj chodzi, że ty się nie możesz napić. To jest zupełnie inna kwestia. Dlaczego ty się chcesz napić? W ogóle mogę się napić alkoholu? Ja mówię, a dlaczego chcesz się napić? Możemy się lepiej poczuć. Mówię, to ogólnie. Metę za tobą stoi. I cię puka dziobem. Bo to było takie coś. Pijemy, żeby się lepiej czuć. Tak? Obżarstwo. Dokładnie to jest napisane imprezowanie. To wcale nie było to, że gdzieś oni poszli na jakąś, to było imprezowanie. Co ciekawe, to było życie różnymi formami rozrywek. O tym Paweł mówi, to ciało. Ludzie mówią, mogę iść na dyskotekę?
Ja mówię, ale masz jakieś plany ewangelizacyjne, rozumiem, tak? Nie no, chcę potańczyć. Mówię, ale potańczyć, no potańczyć. Ty tańczysz, mówię? Mówię, od kiedy ja się narodziłem z Bożego Ducha, to ja dla Boga tańczę, to jest modlitwa moja. Ja cię nie tańczę, ja sobie nie wyobrażam, proszę ciebie, że ja idę na imprezę, proszę ciebie. Ale po co? Po co to mam zrobić? W jakim celu to coś zrobić? Ja nie rozumiem. Czujesz klimat? Że to jest w ogóle... Dla mnie to jest niesamowita rzecz, bo ktoś mówi, czy ja mu, ale ja mówię, ale możesz, bo to ciekawe zagadnienie, bo to chętnie zobaczył. Idziesz na dyskotekę, no i co, tam wchodzisz, no taki, no i taki, wiesz, jesteś teraz taki incognito, wiesz, chrześcijanie, jesteś incognito, prawda? I teraz w ogóle wiesz. Ale nie, nie ale ja mu ja padł. Ja normalnie, człowieku, dla mnie to jest niesamowite, w ogóle, że człowiek, ja mówię, człowieku, dlaczego chcesz iść zatańczyć? Nie jest kwestia, czy ty możesz, czy nie możesz. Nie rozmawiajmy w tych kategoriach. Moje pytanie jest, co to jest? Przecież to jest ciało. Zobaczcie, ludzie biorą sobie za taką podstawę to, co wolno, czy nie wolno. To nie o to chodzi. Musimy wziąć za podstawę to, co duchowe, a to, co cielesne. Nie co wolno, wszystko nam wolno, ludzie. Rozumiecie? Wszystko ci wolno. Ale jeżeli ty w ogóle myślisz w kategoriach, co mi wolno, czy nie wolno, to to już jest ciało. To już ciało. Mogę palić, mogę pić, mogę iść na dyskotekę, mogę iść tam, a może na koncert, a na jaki chcesz iść koncert? Boys! No boys, człowieku. Jak można, inni są tacy, wiesz, bo to są różne duże, jedne duże są powiedzmy prymitywne polskie, tak? Ale inne duże są przez ciebie, idę do opery. On się ubiera, zakłada przez ciebie, ten on do opery idzie, on siedzi w operze, tak? Albo inny na koncert, wiesz, nie wiem, jakiś grunge'owy czy coś, jakkolwiek, tak? I mówią, o, bo ja nie jestem taki jak oni, ale jacy oni? Oni tam broń ciebie, skaczą broń ciebie, hej dziewczyno, nie bądź taka, postaw loda dla chłopaka, broń ciebie. I oni są w porządku dla nich, tak? Ty idziesz sobie, bo ty jesteś, rozumiesz, wiesz, ty jesteś rockman, ty jesteś fajniejszy, tak? Tamten w operze jeszcze fajniejszy. Ciało! Czy takie, czy inne? Ciało! Jeden się lansuje, proszę ciebie, w tym hangarze Disco Polo, drugi się lansuje w Filharmonii. Jakie ma znaczenie? Jeden sobie, proszę ciebie, wali browar w ciele, proszę ciebie, marki, proszę ciebie, jakiś stary żubr, inny przychodzi, proszę ciebie, i bierze sobie butelkę, proszę ciebie, wina za 500 zł, tak? I siedzi, ale to wino, co robisz, wino piję? Od razu mi się przypomina ten człowieku, Kawusia. Ten kabaret taki człowiek, ani mrumru. Nie, ani mrumru, tylko mumio. Kawusia? Obejrzyjcie sobie Kawusia, mumio. Człowieku. Bo to pięknie pokazuje, proszę ciebie, cielesność ludzi, tak? Rozmowy o niczym, tak? O niczym. Bycie w sytuacjach, gdzie nie ma nic. Ciało, to ciało wszystko, zrozumcie mnie. Rozmawianie o rzeczach, które nic nie znaczą. Oglądanie programów, które nic nie wnoszą. Bycie w relacjach z ludźmi, tak? Gdzie nie ma nic! Idę na imieniny do cioci, po cholerę! No, z miłości Chrystusowej, no ale weź! Wcale nie idziesz z żadnej miłości Chrystusowej, bo ty tam nie pójdziesz, nie powiesz cioci, ciociu! Jezus umarł za ciebie! Bo cioci rozpieprzysz imieniny! Jesteś zależny od cioci! Przyjdziesz, usiądziesz, ciocia, kapaciku, tak, proszę! I będziesz pił kompocik, żeby cioci nie urazić. Ciało! Ciało! Bałwochwalstwo! Oddajesz chwałę Bogu, nie kłaniasz się obrazom, człowieku, i sobie plumkasz u cioci. Się modlisz do cioci. Wcale nieprawda, że chcesz ciocię do Jezusa przyprowadzić. Jesteś w kompromisie. Powiedz cioci raz o Jezusie, się skończą imienimy. Człowieku. Będziesz czarna owca, chociaż dziękuję bardzo. Cię więcej nie zaprosi nigdy. Poszliśmy za gato raz na komunię. Do kogoś tam. Najpierw wreszcie przychodzę komunia. Siedzą wszyscy, o komunia.
A ja już wybrałem, ja już jestem w dobrym stanie. Również duchowym, ja już mówię, jest light. Natomiast siedzimy wszyscy sztywni, my na luzie. Wszyscy sztywni. Pierwsze wysztywnienie, dzieci wysłane, proszę ciebie, te co te komunie tamtego, do drugiego pokoju, patrzę, chlast! Dwa razy litr. Ale ciebie. Kieliszki podsunęli, wziąłem kieliszek, odwróciłem dnem do góry, siedzę przy tym kieliszku. A nie mówię, no lubię, wiesz, takie prowokacje, siedzę. Wypionowała się tam. Tak chodzi już, ta pani tu. O to mnie napiję, Ciosia. Nie, nie odczuwam pragnienia. Rozumiecie, w czym jest sprawa? Oczywiście oni wszyscy słyszeli 50 tysięcy razy od nas Ewangelię, tak? W naszym mieście załatwiliśmy sprawę od razu. Ja się nawróciłem, jest malutkie miasto, to nie to, to wasze miasta. W naszym mieście, proszę ciebie, mieszka 8 tysięcy ludzi. Rozumiecie, więc napisałem, proszę ciebie, do każdego mieszkania poszedłem i włożyłem moje świadectwo, że nie miałem pieniędzy na pocztę, zaniosłem fizycznie. Agata jeszcze była nienawrócona, chodziła ze mną tam z plecakiem. Nie będzie mi przez całe miasto. Do każdego mieszkania zaniosłem Ewangelię. Zanim w ogóle jeszcze się służba zaczęła mówić. Ale w czym sprawa? Sprawa w tym, że musisz zacząć oglądać rzeczy z tej perspektywy. Nie mieszaj człowieku ducha do ciała. Nazwij odczucia ciała ciałem. Przestań zachowywać się jak mieszaniec. My jesteśmy innej rasy. Jesteśmy rasy Chrystusowej, jesteśmy duchowi. I nazwijmy to, to nie oznacza, że ty nie upadasz. Jeżeli upadniesz, podniesiesz się, ale nie nazywaj tego jakoś. Jeżeli diagnozujemy w swoim życiu problem, to nazywamy go problemem. To się nazywa pokuta. Stare słowo. Stare jak chrześcijaństwo. Stare jak chrześcijaństwo. Czytaliście dzieje apostolskie, czytaliście? Ani razu tam nie jest napisane, że oni chodzą i powiedzieli komuś, że Bóg ich kocha. W całych dziejach apostolskich. Proszę przeczytajcie, jeśli nie wierzycie. Żaden z głoszących tam ludzi, oni szli i mówili, pokutujcie i przyjmijcie Jezusa. Pokuta. Stare słowo. Oznacza odwrócenie się, tak? Od jakiejś rzeczy, przede wszystkim poprzez nazwanie tej rzeczy po imię. Jeżeli jestem zaburzony, tak? To jestem zaburzony. Czujesz się odrzucony, to jesteś zaburzony. I nie jest prawdą, że jesteś taki duchowy, że ludzie nie chcą z tobą przebywać. Rozumiesz? Jesteś odrzucony. Jeżeli czujesz się poniżony, jak ktoś cię nazwie świnią, rurą, czy czymś tam, rozumiesz? Jeżeli czujesz się źle, tak? Jak ktoś wytknie twoje błędy, powie, jesteś gruby, jesteś chudy, śmierdzi ci z gęby. Rozumiesz? Kiedyś pamiętam jedno z moich pierwszych ewangelizacji. Wyszedłem na ulicę dawno, dawno temu, byłem po całym dniu, nie miałem najlepszego zapachu z ust. I głoszę na starówce Kościowi, głoszę mu, głoszę, głoszę. A on mówi, słuchaj chłopie, jedzie ci z mordy. Ja nie powiedział mi, wiesz, i poszedł, nie? Ten taki sukces odniosł mnie. Stanąłem, pamiętam, w ogóle było mi tak źle. W ogóle miałem tak, w ogóle jakieś takie odczucia pro ciebie natury borderline. Z jednej strony chciałem złamać nos, to świetnie potrafiłem robić. Z drugiej strony się roztkliwiłem nad sobą i się zasmuciłem w ogóle całe zjawisko, moją osobą. Ja się po prostu byłem taki w ogóle rozbity. I wiecie co? I pamiętam, i tu się tym mówi, co się tam stało. Ja mówię, właśnie się dowiedziałem, prawda? To chyba nie jestem najlepszym ewangelistą. Pamiętam, jak Duch Święty do mnie powiedział, a dlaczego ci zależy na tym? Czemu się liczysz z tym, co powiedział? Ja powiedziałem, przepraszam Boże, to ciało. To ciało. Wiecie, po latach, pamiętam, głosiliśmy w Słupsku, Agata głosiła facetowi, ja kamerowałem z drugiej strony.
napluł jej w twarz. Aż jej się tusz rozlał. I dalej mu głosiło. Chciałem odejść od kamery, miałem pierwszy impuls, ciało szybko zareagowało, to jest zawsze pierwsze, zaznaczam, ciało jest zawsze pierwsze, to cielesne jest pierwsze, pamiętaj, nigdy nie będziesz miał na początku, w pierwszym impulsie aktu ducha, nigdy, zawsze ciało. Wiecie, jaka była pierwsza reakcja? Odchodzę od kamery, prawda? Szybko łamię mu nogę i odchodzę z mózgu. Bardzo proszę, wiesz, szybciutko chciałem zrobić to. Ale wiesz, na próg twarz, powiedziałem. Rozumiesz? Ale za chwilę... to moja córka, wiesz, ona se da radę. Odporna jest w ogóle, wiesz. Jest odporna na śmierć. Więc też jest odporna na flegmę. Zgadzacie się ze mną? Jesteśmy odporni na śmierć. Jesteśmy nieśmiertelni. Więc co z tego, że ktoś ci napluje w twarz? Jeżeli masz problem z tym, że ktoś ci napluje w twarz, to ciało się odzywa. Jeśli za tym pójdziesz, to zaczniesz działać przeciwko duchowi. Proste? To są takie rzeczy, ludzie. Na to się trzeba przyglądać. My tak musimy żyć, tak się gruntować. Duchowość nie polega na tym, że my żyjemy enigmatyczną formułą, jak no, to mnie Pan pycha do Krotoszyna. Ja mówię, dobrze, chodź cię uwolnię. Wiesz, bo po Krotoszynie oczywiście od razu trzeba uwalniać. Rozumiesz, po wizycie w Krotoszynie. Rozumiecie, o czym ja mówię, to są bardzo ważne rzeczy. Ciało i duch pożądają przeciwko sobie. Chcą innych rzeczy. Czy zawsze tak będzie? Zawsze. Dlatego też dostaniemy jakie ciała? Nowe. Bo te się nie nadają. Te ciała nie wytrzymałyby klimatu nowego Jeruzalem. Rozumiecie? One by się tam zdematerializowały, rozpadły na atomy. To nie tak, rozumiesz? Nowe Jeruzalem jak mikrofalówka by zadziałało na te ciała. Dlatego dostaniemy nowiutkie ciała. Bez śladów, tak? Starego człowieka. Które będą se przechodzić przez ściany jak Pan Jezus. Które będą zasuwały jak aniołowie. To znaczy, że co Bóg pomyśle, to ty tam będziesz. Tam nie będziesz, gdzie trzy razy powtórzy, proszę ciebie, 15 lat cię będzie przekonywał, że ma rację. Tak? Tylko będzie jak u Ezechiela, gdzie jego spojrzenie tam herut, łup, szybkość światła. Taka będzie twoje posłuszeństwo, bo będą inne pokrowce. Nieskażone, ale dzisiaj musisz brać autorytet nad cielesnością. Nad dziwacznymi zjawiskami ciała. Masz jechać na ewangelizację, to mi się nie chce, bym poleżał, to chyba nie od Pana. Ewangelizacja nie jest od Pana? Od kogo? Od Lucyfera? Lucyfer chce, żebyś głosił Ewangelię? Lucyfer chce, żebyś uzdrawiał chorych, wypędzał demony? Jeżeli nie chce dzisiaj iść na ewangelizację, to dlatego, tak? Że ciało daje ci impuls i to jest normalne. Ale to, że ono ci dało impuls, bardzo wymowny. Och, jaki się ona da impuls? I później w domu poczytaj Biblię. Obejrzyj coś, uspokój się, wycisz. Wiesz, co to będzie? Nie. Zbieraj dupę w kroki i idź głosić Chrystusa. Wiesz dlaczego? Bo tysiące ludzi idą do piekła. I twoje słowo może uratować choćby jednego z nich. To jest duch. 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 Ja ci pokazuję na różnych odcinkach. Masz problem z dawaniem pieniędzy? O, nie wiadomo, na co te pieniądze będą szły w tym kościele. Marynarkę sobie kupię w Zarze nową. Ale nie bójcie się, ja promocji wyczekuję, także nie dużo trwonię tych pieniędzy. Nie wiadomo, na co będą szły. Się nie zastanawiaj, bo to ciało! Ciało! Małochwalstwo się kłania.
się trzęsie. Ciało. Proszę was, zobaczcie proste rzeczy. Jeżeli chcemy potężne rzeczy robić w życiu, to nie możemy chodzić w ciele. Bo diabeł nas wciągnie jak krechę koksu. Rozumiesz? Nie ma takich rzeczy. Ciało to w ogóle... To są bardzo proste rzeczy. Bierzesz sobie fizyczność i podejmujesz decyzję, że ona będzie chodziła na postronku. Tak? Rozpatrujesz zjawiska, patrzysz na intencje, tak? To bardzo proste. Widzisz, że coś nie gra w jakimś dłuższym obszarze, nazywasz ten obszar, na warsztat obszar, zaczynamy rozwalać temat, tak? Zaczynamy podejmować decyzje zgodne z duchem. To jest chodzenie w duchu. Chodzenie w duchu to nie jest to, że się ma tylko wizję, że się ma sny prorocze, że coś tam Pan do mnie powiedział i się lata, że się tam trzęsiesz pod mocą. Fajnie, ja też lubię się trząść pod mocą, leżeć, beczeć, skakać, super, jest elegancko, tak? Ale ja potem muszę z tego beczenia sobie, proszę Ciebie, wstać, jak najwięcej podczas tego beczenia się nachapać, a następnie ja mam mocno stąpać po ziemi, tak? I szerzyć królestwo w mocy i żyć zwycięskim życiem. Po to jest mnie te beczenie, a nie po to, żeby te chodził i beczał, proszę Ciebie. Bo mnie dano, proszę Ciebie, artykuł 25, paragraf 1, że jestem niezdolny do funkcjonowania, tak? Licencję odbiorę. Ciało to ciało, duch to duch. Rozumiecie? Tak jak byt i odbyt. Dwa odrębne przegorgany. Jeden zupełnie niefizyczny, drugi bardzo fizyczny i stworzony do rzeczy niefajnych. Rozumiecie? Chcę, żebyście zobaczyli to wszystko. Nie mylcie tego. Nie mylcie. Nie mylcie myśli cielesnych, które są niepodporządkowane prawidłom ducha. Spójrz. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Wstrzemięźliwość, jak charyzmatycy nie lubią tego słowa. Wiecie, co to słowo dokładnie znaczy? Wstrzemięźliwy, zarządzający sam sobą. Mam władzę! Wszyscy są chimenami przy Ciebie. Mam władzę! W imieniu Jezusa. Zarządź sam sobą. Więcej wart jest ten, który zarządza sam sobą, niż zdobywca miasta. Czy powieści Salomona. Sam sobą zarządź. Chcesz wielkie rzeczy zdobywać? Przestań jarać ślugi. Ale sam. Nigdy nie jesteś sam. A czy to nie będzie rzucenie palenia w ciele? Ja mam takie pytanie. Czy ja w ciele nie rzucę? A w czym rzucisz? W duchu? Ja bym tak chciał, żeby Pan mnie zarobił, by tylko... Nie pal papierosów. To proste. Nie pal. Ustal sobie. Za każdego zapalonego papierosa 150 zł do kościoła przyniosłem. Zobacz, jaką motywację będziesz miał. Bardzo dobra motywacja. Czyste, niecielesne? Nie, antycielesne. Rozumiesz? Co ci za różnica, dlaczego nie umrzesz na raka? Czy ty rzucisz... Tak, czy ty rzucisz inaczej? Co za różnica? Proszę, myślcie o tych rzeczach. Nie mylcie tych rzeczy. Jak chcemy iść do przodu jak przecinaki, musimy być zakorzenieni w duchu. Wstańmy, proszę. Ojcze, dziękuję za to, co czas. Ojcze, ja modlę się teraz do tego człowieka tu. Ojcze, ja chcę, aby to słowo wykonywało pracę w ludziach. Ojcze, ja Tobie dziękuję za to, że jesteśmy duchowymi stworzeniami i że to, co zostało przez starą naturę odbite na naszych duszach i ciałach fizycznych, nie posiada nad nami żadnej władzy, bo jesteśmy duchami, które władają nad duszami i ciałami naszymi. Ojcze, w imieniu Jezusa ogłaszamy, że jesteśmy ugruntowani w duchu. Nie będziemy popuszczać ciała. Ojcze, w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad każdym uczynkiem ciała. Ojcze, to jest dla nas widoczne, jasne i klarowne. Posiadamy władzę Twoją, Święty Duchu, aby zacząć panować nad każdym z tych uczynków. Ojcze, my przeklinamy uczynki ciała w naszym życiu. Ojcze, w imieniu Jezusa ustanawiamy rozwój owocu ducha. Nasz odrodzony duch owocuje właśnie tymi rzeczami, Ojcze, o których mówi Twoje słowo. Ojcze, jesteśmy pełni Twojego namaszczenia w naszym duchu. Ojcze, jesteśmy tymi, którzy panują nad ciałem.
w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.